Monolit Films przedstawia. Widziałam cię. Chciałaś powiedzieć, śledziłam cię. Nie, przechodziłam przypadkowo. Pracuję na drugim końcu miasta, jak to przypadkowo? Już nie ściemniaj, prosto z mostu. Z mostu? Prosto? Chcesz na główkę? Tak, nie. Zakochałem się. Zakochałeś? Dopiero co mówiłeś, że we mnie. Potrzebuję czasu, muszę to przemyśleć. Wymyśliłeś wspólne mieszkanie. Wpadnę po rzeczy. Jak się wyciszysz? Co? A, spoko, jestem chodząca harmonia i zen! A światłości. Wszystko w porządku? Dziękuję. Tak. No tak, właśnie chyba wtedy ją poznałem. No tak, ale piękne. Zjedzcie ciasto pyszne. Wygląda apetycznie. Ach, była taka pełna życia. Gdzieś ty się podziewała? Na własne też
się spóźnisz? Stary Duncan musiał czytać za ciebie fragment z pisma, ale nie wziął okularów i bredział jak potłuczony. O, strasznie mi przykro. Cześć. Sara. Włożyłaś sukienkę tu naprzód? A, tak. Szafiarki tak każą. Chodź, przydasz się wreszcie. Żłobią herbatę jak wodę konie po gonitwie. A ten co tu robi? Kretyńskie wdzianko. To jedno z ostatnich życzeń babci. On się przynajmniej nie spóźnił. Muszę do toalety, pomożesz? Oczywiście. Wariactwo. Tato. Ptyśku. Jak się masz? Nie martw się. Na koniec świata i jeszcze dalej! Nie, łazienka jest z drugiej strony. Tu są potworki. Nie można was od tego odessać? Przynajmniej dzisiaj? Wyluzuj, siostra. Dla nich to mega nuda. A ciocia singielka niech ma trochę przyjemności ze słodkich przytulasów. Mama mówiła tacie, że jak będziesz strasznie stara, to będziesz strasznie sama. Synku, pozwolisz na chwilę? A kiedy umrzesz, to znajdziemy u ciebie twój szkielet i tabuny strasznie grubaśnych kotów. Przepraszam, czy mogę prosić o chwilę uwagi? Mama oczywiście zostawiła po sobie formalny testament, lecz także chciała, abym przedstawił jej bardziej osobiste życzenia. Prosi, żeby następujące osoby udały się do jej domu i wybrały sobie po przedmiocie, który będzie dla nich pamiątką po niej. A zatem Archibald, mój księgowy, Angela. Twój chłopak nie mógł wyrwać się na pogrzeb? Ach, mój chłopak to się wyrwał na wolność. Och, Saro. Kolejny dał nogę. I co my teraz z tobą zrobimy? A, znasz mnie. Rozkochaj i porzuć. A, pies z nim tańcował. Mnie tam on nie urzekł. Szkoda, że ludzie nic nie mówią od razu. Tylko mądrzą się po fakcie. Ach, nie chciałam się wtrącać. Od kiedy to? A właśnie miałam ci powiedzieć, dostałam pracę. Zaczynam od semestru. Angielski, 11 klasa. Państwowa podstawówka. Szkoda, że rzuciłaś studia prawnicze, żeby bawić się w pedagoga. A twoja siostra od dawna jest adwokatem. I też żoną i matką. No wiem, chyba przecież. A ty? Jestem ta śliczna. Pogonił nam kota! Rupert, przyjaciel mojej fryzjerki? A co się tu wyrabia? I wreszcie wnuczce Sarze przepisuje najcenniejszy z moich skarbów. Och, babuś, kochana, pamiętała, jak mi się podoba ta broszka Fabergé. Mojego kochanego Patryka. Co? Pokaż to. Mamusia nieboszczka zostawiła ci Patryka. Patryka mopsa. Uroczo. Nie. Dopisała jeszcze. Na pewno nawiążą nic sympatii. O, na pewno. Nie wiem jak wy, ale ja coś chlapnę na tę okoliczność. Zawiążę to serpentle na szyi. Tato! Tato! Nie, 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 na maksa w drugą stronę. W drugą, o tak, tak, dobrze. Dobrze, do tyłu. No pięknie, jeszcze kawałek. I stop. Nie, nie, stop. Stój, hamulec. To miał być dowcip? Możemy wziąć Patryka? Nie. Tak. Czemu nie? Mama ma uczulenie. Mogę mieć jedynie psa takiej rasy bez sierści. To kupcie nam takiego. Nie. Ciągle nie. No nie, psa mi jeszcze tylko brakowało. Dosyć mam obowiązków na głowie. I powodów do marudzenia. Co? Litość, weźcie go. Po moim trupie, nie, nie, nie. Puszek jeszcze długo będzie dochodził do siebie. O ile go w ogóle znajdziemy. Proszę. Nic z tego, ptyśku. Ale babci się coś popiętroliło. Wiedziała, że mieszkam w klitce oraz, że jej właściciel nie toleruje zwierząt. Będzie straszna chryja. A za tydzień zaczynam nową pracę. Całymi dniami mnie nie będzie.
wcale nie lubię psów. Jestem antypsiarą. Błagam was, zaklinam. O, super. Co? Przestań. Nie gap się na mnie. Sam się przesiadłeś. Papa! Chodźcie stamtąd i do domu! Patrz na znaki, kochanie! Na serio, zaraz zacznę świrować. Powyglądaj sobie przez okno. Miasto poznaj. Historii trochę liźni. Sklep zoologiczny. Wolno gotowany gulasz z królika. 3,99. Tak, akurat to wszystko jeden pies na stówę. Nie, nie ma mowy. Gdzieś ty to wygrzebał. Oj, chwilka, przepraszam, nie brałam tego. Nie wiem, skąd się to wzięło. Bo pewnie pewien słodziak z przesłodką buźką to wybrał, żeby słodka mamcia miała coś słodkiego na później. To dostanie od mamci słodki przydział słodziutkiej czekolady. Panie, żartuję, czekolada jest dla nich trująca. Serio? A, to przepraszam. No to mamcia sama zje. Dosyć mam tych fochów, że baba za kółkiem, czy co? Przestań. Dobra, łba nie wychylaj. Dzień dobry. Przypominam o czynszu, w czwartek. Też już czekam. Pierwsze, rozbieramy cię z tego durnego stroju. A po drugie, wrzucam cię na fejsa, może ktoś cię weźmie. I na Tindera. Mamy przechlapane, jeśli ktoś cię tu zobaczy. Poważnie, Patryku. O jedno szczeknięcie lub piśnięcie za dużo i oboje będziemy jeść gulasz z królika, ale w parku pod mostem. Brzmi nieźle, ale to koszmar. Patryk, dopiero jest szósta. Siatka. Proszę, korzystaj. No dawaj, nie mogłeś wytrzymać. Przez ciebie i ja teraz muszę. O! Ja pitole! A co już ty robisz, dziecko? Nic, przepraszam, myślałam, że nikt nie zobaczy. Pani też przemyca czworonoga. Lepiej uważać, bo nigdy nie wiadomo, kto cię może zadenuncjować. Imię? Sara Jessica Rosemary Francis. Pytam o pupila. A, Patryk. To nie jest mój pies. Babcia mi go zostawiła. Muszę znaleźć mu dom. Zastanów się, to żywe stworzenie. Nie możesz go oddać pierwszemu lepszemu. Jestem nauczycielką. Ani go do pracy nie wezmę, ani samego w domu nie zostawię. Na pewno jakoś się ułoży. Dziękuję. O, grzeczna Sunia. Mieszkasz u nas od niedawna? Od paru dni. Proszę. Nie, dziękuję. To nie dla ciebie, dla niego musisz sprzątać po nim kupy. O, jasne, dziękuję. Jestem Celia, a to jest Wendy. To my już będziemy znikać. Do zobaczenia. Albo nie, oczko. Patryk! To
tylko świństwo. Wiedziałam, że to fatalny pomysł. Mówiłam, prosiłam, odwodziłam, ale mnie nikt nie słucha. Jeszcze jeden taki wybryk i oddam cię na kiełbasę, zobaczysz. Zaraz mi się cofnie. Ty się mścisz za coś? Czemu nie zjadłeś? Nie jesteś głodny? Przegłodzić się? Masakra. Patryk! Patryku? Patryk! Patryk! Dopiero co zmieniłam pościel! Nie! Nie! Wiem, że babcia cię rozpieściła, ale tutaj obowiązują inne zasady. Lodówka to strefa zakazana. Też za często tam zaglądam, więc pójdziemy potem do parku to wypocić. Plan na dziś spalić całe to zło. Patryk, do nogi. Patryk. Noga. Noga. Patryk. Patryk! Opanuj pani to bydle! Przepraszam, co ty wyprawiasz? Patryk! Patryk, to wracaj! Bo będzie lanie! Do nogi, Patryk, chodź tu! O Boże, Patryk! Chodź, chodź! Dobra. Stój. Dobrze. Stój, tak, dobrze! Czemu, babciu? Dlaczego? Odwiedzałam cię, gdy tylko mogłam. Z pokorą słuchałam 20 raz tego samego w kółko. Czym ci podpadłam? Twoja zguba? Tak jakby. O, paskudnik jeden. Dzięki, że go złapałeś. Nie ma za co. Ach, mam przekiechane. Uszczęśliwiono mnie mopsem po babci, ale ja psów nie znoszę, ja się sprzeciwiałam. Nie znosisz? Nie wierzę. Racja. Za tym nie przepadam. A na długo ten wyrok? O, ma 9 lat i niestety ani jednej choroby. To zostało mu z 5. Jak dobrze pójdzie? 5 lat. To mniej niż za napad z bronią. Nowy mops zawsze klop. Musicie się lepiej poznać, znaleźć grunt do porozumienia, jak to w każdym związku. Serio? Za parę tygodni pewnie będzie chciał, żebym mu prała slipki. No, oboje musicie sobie zaufać. Zobaczysz, jak błyskawicznie się z nim zżyjesz. Widać, mamy odmienne doświadczenie w związkach. Ale dobra, podejmę próbę. Nie poddawaj się zbyt szybko. Dla takiego przystojniaczka warto. Potrzebujesz asysty do parkingu? Dzięki, ale posiedzę tu sobie jeszcze chwilę. Do innych spacerowiczów na razie wolę się nie zbliżać. Na razie radzę trzymać go na smyczy. To facet. Musi mieć jasny komunikat. Okej, popracuję nad tym. Dziękuję. No, to do zobaczenia. Jasne. Mm.
zwykle psy przynoszą ustrzeloną kaczkę. Za parę tygodni będzie pewnie chciał, żebym prała mu slipki. Nie, odejdź. Na kanapę nie, dobrze? Takie nowe zasady. Jutro pierwszy dzień szkoły. Zostaniesz w domu i poczytasz sobie gazetę albo coś, okej? Ej, trzymaj kciuki. A, dzięki za wsparcie. Nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Spóźniono już pierwszego dnia! Dobra, idę, ale szybko! Patryk, coś ty zażarło! O Boże! Zaraz wymiotuję! Chwila, chwila! Cieszę się, że niesiesz ze mną ten krzyż. Nie. Nie. Stój, Patryk. Chodź tu. Nie. Patryk. Do nogi, piesku, no chodź. Chodź do mnie, chodź. No już, ładnie. Patryk, do pani. Grzeczny piesek do nogi. Patryk. Patryk. Dobry pies. No chodź, chodź, chodź. Papsik, no chodź. Podejdź tu, chodź tu. Tak, 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 tak. No chodź. Patryk! Patryk, masz tu się znaleźć teraz! Patryk, bo jestem naprawdę bardzo wściekła. Jeśli nie wyjdziesz stamtąd natychmiast, to stracę robotę pierwszego dnia. I będę musiała mieszkać w kartonowym pudle pod mostem. I nikt mnie nigdy już nie pokocha. I sobie to po cichutku zgasta. Mam cię. No, wracam o 4:30. Niczego nie dotykaj, nie ruszaj, nie zżeraj. Lecę. Usiądźcie, proszę. Jestem Sara Francis, wasza nowa anglistka. Okej. Okay. Poproszę, żebyście teraz wy się przedstawili. Rozumiem. A przeliterujesz to? Miałam strasznie mało czasu i marny wybór. Wcale nie zdziwię się, jeżeli będzie z nią pani miała poważne kłopoty. Hej! Witamy, witamy. Dziękuję. Hej, nie znamy się jeszcze. Jestem Sara Francis, źródło poważnych kłopotów. Okej, okay, dobrze, to zgadamy się później. Mega wpadka. Duży błąd.
nasz nowy nabytek. Jestem taki. Chodź. Nie zrażaj się nimi. Przepraszam. Nim się w ogóle nie przejmuj. Przeraża go każda zmiana. I angielski. I blondynki. Może Memorin? To jest Sara. Dzień dobry. Nowa wydaczka od angielskiego. Miło mi. Kamienne ciastko? Dzięki. Uważaj na zęby. Dzieło twoich dzieciaków. Nazwa jest kluczowa. Oby w angielskim okazali się lepsi. Pewnie zastanawiasz się, czego ja uczę. A, daj zgadnę. Ekonomii? Prawie. Ganiam ich na WF-ie. No tak. Dresik cię zdradza. Słuchaj, organizuję bieg na cele charytatywne. I chciałam spytać, czy nie namówiłabyś swoich uczniów na udział? A jak to się robi? Pobiegnij z nimi. Oj, strasznie mi przykro, mam dwie lewe nogi. Nie ma opcji. Nie biegam, nie pływam. To znaczy, niby się ruszam, ale stoję w miejscu. A co gorsza, ledwo namówiłam dzieciaki, żeby przeczytały przynajmniej jedną stronę z Jane Eyre, więc bieganie będzie jeszcze gorzej. To tylko 5 kilometrów. Strasznie dużo. To prawie maraton. Coś ty skąd? Trasa biegnie przez park, na wzgórze i z powrotem do szkoły. Powiedziałaś na wzgórze? Dodam jeszcze, że gdy ktoś mi czegoś odmawia, to mnie tylko rozsierdza. Będę drążyć. O, trafiła kosa na kamień. Dobra, daj. Przepraszam. Znajdę kogoś mocniejszego. Dziękuję. W gębie. Słusznie. Ty, mopsie! Życie mi zapajdałeś. Bez ciebie już mi było trudno, a z tobą to apokalipsa. To był pierwszy i ostatni raz. Zapraszam. Jak tylko na ulicy pokazało się jakieś zwierzę, roznosił całą kamienicę. Ktoś na pewno na was złoży skargę. Zaparzać herbatki? Dziękuję. Niech go pani lepiej weźmie na spacer. Nie można psa zostawiać na cały dzień. Jasne, wiem, właśnie miałam wyjść. Obiecuję, że jakoś to rozwiążę, a tymczasem jutro wzięłaby go pani? Nie ma mowy. Tylko na jeden wykluczone, on jest w ogóle niewychowany. Ale w towarzystwie będzie aniołem. Uratowałaby nam pani życie. Tak na próbę, proszę. Dobrze, ale na jeden dzień koniecznie proszę coś wymyślić. Na pewno. Muszę. Dziękuję pani Felio. Dziękuję i z pewnością się odwdzięczę. Będzie rozumieć. Jeśli jutro narozrabiasz, to wylecisz stąd prosto do schroniska. Już idę! Jestem pełna obaw i niepokoju, a my z Perełką wolimy spokój i ciszę. O, to tylko na jeden dzień. Patryk będzie najczystszym z aniołów. Babcia była bardzo surowa. Przynajmniej dla nas. A wracam o 16:30. No, mów dziękuję i zaproponuj, że pozmywasz. No chodź. Biedactwo. Mamusia cię porzuciła. Wejdź. J.A. Kobieta z misją. To nie jest wina psa, tylko właściciela. Tam się chłopaki leją. Nie, właśnie, już przestańcie. Chłopić. Dziękuję. Pracujecie dobrze.
gębkie chemiszko. Powinniście się wstydzić. Nie! Coś ty zrobił! Mój Boże! Moje nieboractwo! Skara nieboska z tym wstępem. Przepraszam. Zabierajcie się. Żegnam. Bardzo przepraszam. Hej. Cześć. Oj. Sorry. Ja przepraszam. Sorry. Sorry. Może to my coś źle robimy. No. Skończy się zaręczynami. Słodki. Może. Na krótką metę. Pytanie mam. Gdy uszczęśliwiałeś się psem, co cię do tego pchnęło? Spodobał mi się. Potrzebowałem towarzysza. Chciałem zażyć ruchu. Dla takich chwil, spacerów, kontemplacji. Gdzie? A miewasz chęć, żeby złapać go za gardło i utopić w sadzawce? A co ci zniszczył? A, wiesz, życie. Wow, no to grubo. Ile już go masz? Za długo. To był spadek po babci, a tak liczyłam na mikrofalówkę. Może miała powód, żeby zostawić go tobie? Miała ponad 90 lat, nie sądzę, by kierowała się logiką. Powinnaś poddać się woli babci. Czemu? No nie wiem, inaczej nie miałeś okazji robić wygibańców w parku z obcym facetem. Ben, jestem, miło mi. O, Sara. To jest scout. Zabić drozda? Tak, brawo. Miło było poznać. Dzięki, wzajemnie. Idziemy, scout. Chodź. Jedno ci muszę przyznać, przyciągasz smaczne kąski. Oj, no dobra, chodź. Jednodniowa przepustka. O, Patryczku. I co ja z tobą zrobię? Spoko, spoko. Coś się wymyśli. Woźny. A ty czego? Czym mogę służyć? Hej, jestem Sara Francis, nowa anglistka. Chciałam panu zaproponować pewien mały układzik. Układy mnie brzydzą. Przechowałby pan tego psa przez jeden tylko dzień. Nie. Zapłacę 10 funtów. 40. Co? Nie musi pan z nim nic przecież robić. Najwyżej jeden mały spacerek. Za to 50. A teraz 60! Spoko, dziś robimy babski wieczór. A po szkole skoczymy do galerii. Będzie dobrze. Przyszła pani. Wszystko okej? Nie podpowiadaj. Jesteś Vicky, prawda? Jestem tu od tygodnia, a też mam ochotę beczeć. Chcesz o czymś porozmawiać? Nie, nie ma o czym. Spoufalamy się z uczniami nowocześnie. Widziałem to. Powtórzę pytanie. Co takiego ma w sobie pan Rochester, że dla Jane Eyre wydaje się spełnieniem marzeń? Czemu nie może go sobie wybić z głowy? Nosi obcisłe portki? Co się z wami dzieje? Skąd ta determinacja, żeby olewać lektury? Czekają was egzaminy. To nuda. Jasne.
Hola! Nie. Proszę, właśnie googlałem te laski Jane Eyre. Najgorsze, że ona nie wrzuciła żadnej fotki. Dobra, okej. Okay. Spróbujmy tak. Rodzice Jane kopnęli kalendarz. Kojfnęli kaput mogiła. Jane zostaje wysłana na wieś do ciotki, pani Reed, która jest starą klępą i która odwala mega akcję. Zamyka Jane w strasznej kanciapie z duchem zmarłego wujaszka. Taka sytuacja. Proszę. Zabiera pani tego upiora. Chwilka. Możemy ponegocjować w trakcie obiadu. No, zależy czyjego. Mój, ten mi wciągnął. Skoczę do sklepiku i kupię panu kanapkę. Dobra. I niech pani chipsy odkupi. I Snickersa. Snickersa? Jezu, no tylko nie to. A co proszę pani? Czekolada to trucizna dla psów. Zwymiotuj, no, zwymiotuj. Majki, najbliższy weterynarz. To ja idę. Muszę odetchać kibelek u dziewczyn. Na Main Road 425. Zadzwoń i powiedz, co się stało. No już, szybko, szybko, bo mu się zbiera. Go, go. Będziemy czytać rozdział pierwszy, aż do końca. No. Dzięki, Wiki. Szybko, 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 dopiero ona ucieka. Stójcie gębę, wieśniaki! Usiądź! Ale co mi wystarczy? Jestem zawiedziony, możecie postarać się bardziej. Pani Francis, czy pani trzyma pod pachą psa? Tak. No przecież pani wie, że nie wolno tu przyprowadzać zwierząt. Dokąd się pani z nim w ogóle zabiera? Do pracowni biologicznej w celach naukowych. A co, żaby im wyszły? Mopsik pochłonął czekoladowy baton. Idę do weterynarza. A kto w takim razie opiekuje się pani klasą w czasie tej niezwykle ważnej misji? Zostawiłam Vicky Andrews na dowodzeniu. Czytają. Czytają? Tak. Vicky to bardzo rozsądna dziewczyna. Przepraszam, ale o co panu chodzi? Co ma pan przeciwko mnie? To niedorzeczne podejrzenie. Oczywiście, że tak. Odkąd tylko się pojawiłam, jest pan dla mnie okropny. Czym sobie na to zasłużyłam? W porządku. Bądźmy szczerzy. Proszę, otwórzmy się. Byle może nie za bardzo, ale no, słucham. Szanuję nauczyciela, który pilnuje dyscypliny w klasie. Skupia młodzież na nauce. A pani jest typem, który się z nimi kumpluje. Na te dzieciaki w tej szkole to źle podziała. Jestem typem? Przecież pan mnie w ogóle nie zna, ani moich metod nauczania. Niech pan idzie teraz do mojej klasy, a przekona się pan, jakie to skupione i odpowiedzialne dzieci. A ja idę do kliniki i wrócę w porze obiadu. No ja myślę. Powiedziałam, że wrócę! Palant. Ja to słyszałem! Taki był zamiar! Dwie minuty. Przypominam, rekord to 3 minuty i 5 sekund. Okay. Dziękuję. Patryk Francis. O tak, po nazwisku zwierzaka. O, słodziutko. Więc tak, Patryk Francis. Zapraszam. No jak tam nasz pies myśliwski? A, myśliwstwa na razie zarzucił, teraz to skrytożerca czekolady. Ale wiesz, że czekolada jest... trująca. No właśnie, dlatego przyszliśmy. I jak się układa? A ogólnie czy u Patryka? Na początek u niego. Więc wciąga jak odkurzacz, tylko nie to, co mu daje. Nie wiem, komu mam go podrzucić, gdy idę do pracy i oczekuję rychłej eksmisji, bo w mieszkaniu, które wynajmuję, trzymanie zwierząt jest zabronione. A tak poza tym, sielanka. No dobra, chyba za bardzo sobie nie zaszkodził. Mógłbym mu zrobić pukanie żołądka, ale byś chyba nie był tym zachwycony, co? Dopilnuj proszę, żebym pił teraz dużo wody. Dzięki. Podziękuj, Patryku. Dziękuję. Nie ma za co. Idziemy. Ile za tę przyjemność? Nic, pan doktor nic nie policzył. Czeka na wiadomość, jak czuje się piesek i kiedy miałaby pani ochotę na kolację. A. Aha,
Trochę dziwne. Nie przywykłam do takich transakcji. Czyli ja płacę za knajpę? Czy tak to działa? No, nie wiem. Okej. To pa. Okay. To pa. 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 Pimpuś Kowalski. Ale jazda. No, wpisał to do kompa i wyświetliło się u rejestratorki. Normalnie jak w powieści. No, proszę, proszę. Może jestem staroświecka, ale czy to nie jest ciutek straszne? Coś ty. Ja w necie poznaję samych świrów, więc coś takiego to mnie w ogóle nie przeraża. Pani Francis, jak się udała wyprawa do weterynarza? Nadspodziewanie dobrze, dziękuję. A co w tym panie znajdują tak zabawnego? Aż nic wcale. Eklery? Nie, dziękuję, Borin. John? Bardzo się. Śmiało. Śmiało. A przy okazji, pani Francis, wie pani, że jest pani jedyną nauczycielką, która nie bierze udziału w biegu charytatywnym? Co? Pani dyrektor nie będzie miała dobrego zdania o pracownikach odcinających się od wspólnych aktywności. A tu się pan akurat myli. Sara wpisała się na listę nie dalej jak dziś rano. Tak, biegnie dla swojej ulubionej organizacji. Mhm. Na ratunek mopsom. W potrzebie. A, wobec tego w porządku. Zwariowałaś? Padnę trupem na 3 kilometrze. Sorry, nie mogę zdzierżyć, kiedy Peters jest takim bawianem. Och, ale mnie wrobiłaś. Nie mów, że też biegniesz. Mam zwolnienie. A to niby czemu? Astma. Becky, dlaczego nie dałaś mnie jakiejś wymyślonej choroby? Sorry, samo jakoś tak mi się powiedziało. Masz zjedz jeszcze eklerkę. Dobra, ale nie mogę, przecież ducha wyziąga. No jedz. Wy nastolatki możecie się obychać czymś podobie ciasta ptysiowego. Mnie nie wolno. Lecimy! Nie dam rady. Na serio, weź mdleję, gdy mam podbiec do autobusu. Przykro mi, ale mus to mus. Skoro ja idę... Ty idziesz ze mną. Dajesz, Francis! A nie można by na zakupy... Kochasz konsumpcję, co nie, Becky? Chodź, chodź, nie wiadomo. Boż. Czekaj, no zając, nie możesz choć trochę zwolnić. Musi poboleć, by nie zramoleć. Za chwilę cię zamorduję, ostrzegam, gołymi rękami. Proszę cię, kiedyś mi podziękujesz. Różne słowa mi się teraz cisną, ale nie, dziękuję. Dzień dobry, Saro. Dzień dobry. A więc, Jane szykuje się do ważnego dnia. Ma mega kieckę, tort zaklepany. Druhny pracują nad fryturą na ciele. Aż tu nagle zjawia się jakiś kolo i ogłasza wszem i wobec, że pan Rochester to już ma jedną żonę. To taki twist. I okazuje się, że ta żonka jest zamknięta na strychu. Świry. No i pan Rochester mówi, sorry, nie możemy się hajtnąć, ale proszę cię, zostań ze mną, będziesz nieformalną panią Rochester. Jak stara spajka. Morda, kabanie! Jane kocha go, więc co postanawia? Vicky? Otóż zwiewa, ponieważ szlachetnie wierzy w przyzwoitość. No bo w końcu facet przysięgał, więc mimo, że łamie jej to serce, nie ułoży sobie życia z żonatym. Czemu małżeństwo jest takie ważne dla Jane? Czemu zasady moralne są ważniejsze niż miłość? Czemu małżeństwo jest wszystkim? A co, wcale nie jest? Wszyscy mają to gdzieś. Ale... To nie pani wina. Pójdę po nią. Okej.
kontynuujmy. Ręka w górę. Patryk? Łapa? Ekspitują nas. Co? Jakoś wywężył moją Wendy. Nie przeżyję tego. Oh, proszę wejść. Nie mamy dokąd pójść. Mieszkam tutaj od lat i tu mam przyjaciół. I co ja zrobię? To nasza wina. Zgłoszę mu, że to wszystko przez mojego Patryka i może panią wtedy zostawi w spokoju. O, dziękuję, Saro. I tak mam kłopot ze znalezieniem mu domu. Nikt nie chce starego psa. Zresztą się nie dziwię. Poszukamy innej miejscówki. Jejku, a gdzie? W najgorszym razie na ławce w parku. A park podoba mi się coraz bardziej. O nie. Tak tylko żartuję. Aha. Spoko. No chodź. Hejka. Przed czy po spacerze? A, już idziemy. O nie. Boże. Egipskie plagi przy tym psietosienny katar. Muszę dzieciakom oceny powystawiać. Czekaj. O. Umiejętności nabyte w latach szczenięcych. Sorry, już otwarte. Jesteś Bogiem. Nie ma sprawy. Nie przesadziłam ze stylową? Coś, ty bardzo ładnie wyglądasz. Nie chcę wyjść na zdesperowaną. To weź już na wierzch tę skórę. Będzie bardziej funkowo. A, czy ja chcę funkowo? Może woli intelektualistki. A masz okulary? Nie. No to wkładaj skórę. Okej. Tak. Super, bardzo dobrze. Ekstra czaga. Gdzie się umówiliście? W tej knajpie przy moście. Fajnie. I drogo. On płaci. Taką mam nadzieję. Gdyż stałam się bezdomna. Patryk tak się awanturował, że właściciel wytknął mi złamanie zakazu o trzymaniu zwierząt. Wiesz co? Chyba będę mogła ci pomóc. Serio? Mój brat chce wynająć lokum, bo wyjeżdża do pracy. To bardzo tania opcja. Co ty na to? Zdecydowanie. Ekstra. Tak. Tak. Tak? Zakładaj. Obcasy? Dobry wieczór, stolik dla dwojga, rezerwacja na Oliver. Tak. O, czy mogę wziąć pani kurtkę? O, nie! Sorry. Tak, bardzo przepraszam. Specjalnie. Ups. Państwa stolik. Zaraz wracam. Sorry. Nie szkodzi. Bardzo przepraszam. Spoko. Luz. Poćwiczyłam trochę origami. Co takiego? Nieważne. Ratowałeś komuś życie? Słucham? No wiesz. Osocze, proszę, i siostro, kleszcze jeszcze. A nie. Oglądałem Grę o Trony, się trochę zagapiłem. A wybrał pan? Dobry wieczór. Dla mnie to co zwykle. O. Oczywiście. Wow. Jeszcze nie jadłam z facetem, który bierze to co zwykle. Czyli co zamawiasz? Churrasco de lomo z frytkami oraz butelkę Malbeka. Brzmi pysznie. Tak. Chciałam zamówić stek. To właśnie jest stek. A, jasne. Dla mnie to samo poproszę. Krwisty, rzecz jasna. Wysmażony.
Dla pani też, Krista. Oczywiście. Zaufaj. Okej. Okay. Zawsze wolałem nauki ścisłe. Miałem szóstki z chemii, biologii, fizyki. W sumie mogłem robić wszystko, co mi się żywnie podobało, ale mój ojciec, brat są lekarzami. Chcieli, żebym poszedł w ich ślady. I tak się wyłamałem, idąc na weterynarię. Niewiele się wyłamałem, ale bardziej niż mój brat. No, każdemu przyświeca jakaś tam idea i chcemy coś zmienić. A wiesz, że studiujemy rok dłużej, bo nasi pacjenci nie mówią, gdzie ich boli? Albo czy ciebie w pracy ugryzł kiedyś wielki Doberman? On chyba chciał mi coś powiedzieć. Ale mniejsza. Wystarczy o mnie. Opowiedz o sobie. Zdraź parę sekretów, Sary Francis. Skuszą się państwo na deser? Saro? Coś słodkiego albo kawałek sera? Nie, dziękuję, nie. No dobrze, to rachunek poprosimy. Oczywiście, zaraz wracam. Dziękuję. No to płacimy po połowie? Jasne. I mogę cię odprowadzić? Okej, okay, dzięki. Super. O, możesz zerknąć na swojego pacjenta. Wiesz, w pracy kieruję się taką niepisaną zasadą, że nie leczę zwierzaków swoich dziewczyn za darmo. Nawet tych, które są super śliczne. Niezły też jestem w sporcie. Wysiłek fizyczny jest dla mnie mega naturalny. Ćwiczenia niedużo mnie kosztują. Szok. Niesamowite. Wiesz co, mam prośbę. Skoczymy na kawę kiedy indziej i zmęczona jestem. Naprawdę? Tak, wieczór był bardzo przyjemny, ale chcę do domu. W przyszłym tygodniu masz czas? A, nie wiem, chyba niezbyt. Czy zrobiłam coś źle? Szczerze? Naprawdę? Nie chcesz się ze mną spotkać? Nie. Zaprosiłeś mnie, spóźniłeś się i to, no wiesz, dość sporo. A potem plotłeś non-stop tylko o sobie. Gdy zasugerowałam, żebyś ewentualnie zerknął na pacjenta, powiedziałeś, że to wbrew twoim zasadom. Ale stek był smaczny, nie? Wracać do pustego mieszkania? Po co? O, dzięki, Oliver, ale spasuje. O, i ten, gdybyś chciał wiedzieć, to ja nie wracam do pustego mieszkania. I've got it all. The only player in the game. I'm moving on. I hope that you can do the same. I know my friends got my back and I love the way we rock and roll. Ooh, I know my friends got my back. They pick me up when I fall. Oh, witaj. Hey, a co ty tu robisz sam? Marshall Close Max? O, wiem, gdzie mieszkasz. Pójdziemy zobaczyć, czy jest ktoś w domu? Tak? Okej, to chodź. Idziemy. No już, chodźcie. O, Max! Halo! Ty się szlają. Biegasz za suniami, powinieneś... Przepraszam, drzwi były otwarte. O. Hej. Zgubiłeś się, Maksiu, tak? O, pan się chyba zranił. Sklerozę już masz, tak jak ja. Nie wiem, sprawdziłem już przecież wszędzie. Gdzie tylko mogłem i... Ale jak ten dureń? Zapomniałem sprawdzić w domu. A co ty tutaj robisz? Znamy się z Albertem od lat. Gdyby nie Ben, do tej pory leżałbym plackiem w parku. Przewrócił się pan. Nie, zawsze trzymam paluszki rybne na głowie. Ben, upchnij je w zamrażarce, jutro sobie odsmażę. Dobry pies, siedź. Umierałem z niepokoju, jak mogłeś mi to zrobić? Max i ja prosimy o kruche łakotki. Skoroście już tacy uczynni. Nie ma za to. Zmęczenie i miażdżyca. Uparciuch odmówił pójścia na pogotowie. Super wyglądasz. Jakieś babskie wyjście? Nie, niestety. Tym razem chyba trochę się wystraszył. Najbardziej to zniknięcie Maxa. Miły miałaś wieczór? Nie za bardzo. Powtarzam mu, że powinien mieć elektryczny wózek. Przecież mnie nie stać.
słuch, za to ma pozazdrościć. Gdzie pani Albertowa? Zmarła w zeszłym roku. Byli razem przez 50 lat. Wow, 50. Weekend dla mnie to byłby wyczyn. I gdzie ta herbata? Albo nawet i dzień. Co? Rozpoczęciem treningu trzeba rozgrzać mięśnie, bo inaczej można sobie coś naderwać. A ja wolę poderwać. Hejka. Cześć. Miłego dnia. Zwykle nie zwiewają tak żwawo. Przynajmniej do czasu, aż nie pokażę im kolekcji pluszaków. A nie przejmuj się, to przeze mnie. To ten weterynarz. Co? Portfel ci wypadł! Do roboty, zrobimy z ciebie lekko atletkę. Wstawaj, Francis. No już. No i? Podoba się? W życiu za Chiny ludowe. Nie przebiegnę 5 kilometrów, padę trupem. Nie o bieg pytam, o to. Barka, mojego brata. Mówiłam ci, wyjechał do pracy, na 2 lata przynajmniej. Dla ciebie i Patryka będzie idealna. Wychodzi dość tanio, pomyślałam, że będzie akurat. Hej, Becky. Becky jest cudowna. Ej, dziękuję. Wspaniała, no dziękuję. Nie ma za co. Patryk, widzisz to? No dawaj, no. Kręcę przecież. W drugą stronę. A, jasne. Panowie, co tu się dzieje? Nic. Nie, nic, nic. Zero akcji. A mnie się zdaje, że jednak jest to fura akcja. Mojego starego, trzeba te... Opony wymienić. Właśnie, no, opony, no. Ciekawostka, bo nie widzę tu nigdzie twojego ojca, ale okej, okay, spoko, muszę już to iść. Do widzenia. Zadzwonię sobie do niego ze szkoły. Nie, nie dzwoni. Nie? Nie, nie. To zapytam raz jeszcze. Co się tutaj dzieje? No dobra, kroimy kogoś z kół. No co mam powiedzieć? Skąd w ogóle wiecie, jak to się robi? Oblukaliśmy filmiki, no. Jemu brat pokazał. Super, a gdzie jest twój brat? Nieważne. Kibluje w poprawczaku. Sól gębę, spaj! No sorry! Słuchajcie, nikomu o tym na razie nie powiem. Okej, okay, ale jeśli usłyszę albo przyłapię was znowu na czymś takim, to natychmiast wzywam policję. Dzięki, dzięki, przepraszam. Czekajcie chwila, dokąd idziecie? No. Co wy? I tak wam się nie upieszę. Ale ja już mam dosyć kibrowania, ja nie chcę. To będzie 100 razy gorsze niż siedzenie w kozie, okej? Okay? Wcielam was do Komitetu Pomocy Społecznej Panny Francis, okej? Okay? Cała trójka weźmie udział w wielkim biegu wpisowe po 20 funtów. Ale bez dyskusji, już. Trening zaczynacie od razu. Jak? Uciekać mi stąd. Wcinajcie, same się nie zjedzą, proszę. O, babeczki, mistrzostwo. Mogę jedną? Nie, dopóki trenujemy, nie. Co za okrucieństwo. No dobra, może. Ciacho. Dziękuję. To nie miał być podryw, ja tylko częstuję babeczkami. Nie, dziękuję. Idziemy z moją klasą pobiegać, szykujemy formę przed wielkim biegiem. Pani dyrektor podziwia nas za mobilizację. Szkoda, że pani uczniowie nie przejawiają chęci. I tu się pan myli, drogi kolego. Wszyscy chłopcy z mojej klasy biegną, a i dziewczynki powoli się przekonują. A czymże to pani ich nastraszyła? Niczym. Zgłosili się, bo chcą się ze mną kumplować. Lepiej uważaj, podobno jest pierwszy w kolejce na stanowisko dyrektora, gdy Philips odejdzie.
Przykro mi, ale to on zaczął. Nie chcemy cię stracić. No właśnie, nie chcemy. No wiem. Cicho. Nie, Morin, przestań już. Przynajmniej nie będzie problemu z parkowaniem. Czego jest w społeczeństwie wiktoriańskiej Anglii, że totalnie nie akceptuje pana Rochestera? Tak? No rusz się, bo mylam to było! Sara? Nie. Czekaj. Nie, ale super! Boże, Boże, jakie śliczne! Chodź, chodź! Chodź, Wiśrodka. Dziękuję. Dla ciebie. Dzięki. Dostanę też kapo, czy to tylko dla... Nie, musisz ryzykować życie. Pójdę na Dunajach Kora. Nie umiem pływać. Carly Williams. Obecna. Michael Azikiwe. Jestem. Vicky Andrews? Vicky? Czy ktoś wie, gdzie jest Vicky? No proszę, puszczajcie farbę, nie marnujmy czasu. No bo rodzice Vicky mają problemy, ona kiepsko to ogarnia. To ich prywatne sprawy. Sorry. Czy Vicky będzie miała kłopoty? Spróbuję jakoś temu zaradzić. Mojej babci strzeliło kolano. Czy ja też mogę być zwolniony z egzaminu? Brawo za żart. Dobra, możecie odwrócić kartki. Macie 1,5 godziny. Od teraz. Cześć, Vicky. Nagraj wiadomość po sygnale. Dzień dobry. Dzień dobry. Sara Francis uczy Vicky angielskiego. No wiem, egzamin. Nakłaniałam ją do pójścia, naprawdę. Tłumaczyłam, jakie to ważne, ale mamy tu małe perturbacje rodzinne. O, przykro mi, bardzo współczuję. Po prostu rozchodzimy się z mężem. O, musisz to wszystkim rozpowiadać? Córka dość kiepsko to znosi. O, nie. Mam przegwizdane? U mnie nie. Przejdziesz się z nami na spacer? Jasne, wezmę kurtkę. O, widzę, że niektórych to umiesz słuchać. Ta, pani ładnie poprosiła. Widzi pani, co ja z nią mam? Oznajmiła, że nie będzie mieszkała ze mną i moim facetem. Chce zostać tu. Ze swoim tatą. Zaraz wrócimy. Okej. Okay. Przepraszam panią, ja... Vicky, jesteś dobra z angielskiego. W czołówce zdałabyś z palcem w nosie. Jedyne, co musisz zrobić, to pojawić się na egzaminie. No tak, ale ta awantura w domu... Strasznie mnie to dołuje. Nie poszłam, bo nie chcę tego zawalić. Powiem ci coś tak zupełnie między nami. Spoko. I tak mnie nikt nie słucha. No więc. Mam starszą siostrę, w której cieniu zawsze żyłam. To ona
ma wszystko, co trzeba i osiągnęła wszystko, co trzeba. Matka zaznacza to przy każdej sposobności. Moja babcia kiedyś dała mi bardzo dobrą radę. Powiedziała, stawiaj dziecko jedną stopę przed drugą, a w końcu poczujesz, że jakoś idziesz. No i załatwiłam, że możesz w sobotę przyjść i zaliczyć ten angielski. Naprawdę? Zrobiła to pani dla mnie? Jasne. Nie wolno ci z nikim rozmawiać o egzaminie. Zorientuję się, czy z góry znałaś pytania, okej? Okay? Mam takie spaczenie. Oczywiście, przysięgam. Obiecuję na śmierć i życie. To lekka przesada. Dobra, odprowadzę cię. Wracamy. Ach, nie miałaś chyba innych planów na sobotę. Nie, to mi tak mam szalon. Kto tam? Halo, Saro? Ben? Czy to ty? Znowu rozczarowuję. Butelka na zgodę? No, chodź. Powiedz, co cię sprowadza do rzecznego pipidówka pływających inaczej? Myślałem sporo o tym, co mi wtedy powiedziałeś i słyszałem, że będziesz biegła. A ja to tak robię, że to się bieganiem nazwać nie da. Nie wiesz. Chcę być twoim sponsorem. Podobno cel jest szlachetny. Może na niedomagających, społecznie samotnych weterynarz. Coś w tym rodzaju. Oczywiście spoko, nie wydasz ani grosza. Bo prędzej padnę trupem, niż przebiegnę 5 kilometrów. Okej. Oj! Wow! Jesteś pewny, to bardzo hojny datek. Tak, jestem. Niedomagający, ale hojny. Czyli teraz już się z tego nie wywinę. No niestety. Przetrwałam pierwszy semestr. To więcej niż przetrwanie. Sporo zdziałałaś. Dla kogo? Dla dzieci. O czym mówicie? O! Morin! Masz jakieś plany na potężnie? Nie, nie. Ktoś mi powiedział, że to śliczna kiecka. Absolutnie fantastyczna. Wiem. Gratuluję, pani Francis. Nie idzie pani aż tak fatalnie, jak przepowiadałem. O, uznam to za pokrętny, taki trochę komplement. Dziękuję panu bardzo. Chyba. Jest pani gotowa do wielkiego biegu? Już prawie. Ale z tą organizacją na ratunek mopsom to chyba żart. Nie, psy są dla mnie motywacją. To jest trochę. Ja to słyszałem. Taki był zamiar. Dwa, trzy, cztery, jednej mi brakuje. Wszczepionego chipa? Nie wiem. Spokojnie, na pewno go znajdziemy. A właściwie skąd tę pewność? Takie mi się pysie się nie gubią. To najlepiej się rozdzielmy, a tu będzie nasza baza. Jasne. Tak, okej. Okay. Sprowadzę dobra, jeszcze kogoś. Okay. Idziemy. Oj, sorry, muszę wziąć... Przepraszam, ciastka. Tak, nie ma co. Uważaj.
Sara. Wszędzie ci pełno. Kto przyszedł? To ja. Czy jest może Vicky? Tak, na górze. Dzień dobry, pani. Zawołam ją. To jest Ben, mój mąż. Miałem ci powiedzieć. Nie, spoko, po co? Nie, wszystko jest w porządku. Okej, jesteś ojcem Vicky. Powinnam to wiedzieć. Dzień dobry, stało się coś? Wiesz co, Patryk zaginął. Przyszłam poprosić cię o pomoc, jeśli nic nie robisz. Jasne, wezmę kurtkę. Mogę pomóc. Nie, znaczy, nie trzeba, dam radę. No to do zobaczenia, na razie, musimy go znaleźć. Na razie. Chciałem ci powiedzieć. Nie, naprawdę, spoko, po co miałbyś mi mówić, to byłoby chore. Z jakiej racji? Pa, spokojnie, kogo to obchodzi w ogóle? Mi to już nic nie robi, bez znaczenia jest. Przestań gadać do siebie, jak skończę na wariatkę. Słucham? Nic, nic. Zaginął pies. Strasznie cię, babciu, przepraszam. Sara, co się znowu stało? Wszystkiego najlepszego, tato. Już, ptyśku. Znajdzie się. No chodź. Nie powiesz, Caroline, że płakałam. No skąd? Oczywiście, że nie. To fika, ptyśku? Twoje ulubione. A nie, dzięki. Jutro muszę przebiec 5 kilometrów. Jak to, za karę, czy co? Szczerze, to na maksa nie chce mi się tego robić. Czemu? Tęsknię za Patrykiem. Och, Saruś. Chrapie i się ślini, ale nawet to polubiłam. We mnie też to się ceni. Znalazłaś partnera idealnego. Zamilknij. Nie dziwi mnie, że uciekł. Kotku, nie mów tak. Przestań, Sara, bardzo się stara. Tak jest. I kiedyś wreszcie jej się uda. Możecie wreszcie przestać sobie kpić z łaski swojej? Tato, napijemy się? Oczywiście, ptyśku, co ci podać? Cokolwiek, byleby to był duży drink. Gin z tonikiem. Poproszę. Czekaj, nie. Nie lej toniku. Zgubisz się jutro jak ten pies. No, to ja przepraszam. Idę do kuchni uczcić samotnie urodziny taty. Nic już nie można jej powiedzieć. Przewrażliwiona jakaś. A co? O, dziękuję. Sara? Halo? To ja. Tak, babciu, poproszę. Dobra, to reflektuje na placki. Zaraz będą na leśnicy. Czemu nikt mnie nie obudził? Spóźnię się na bieg, a ktoś za mnie wpłacił pieniądze. Też wpłaciłem i się nie rzucam. Musiałaś się wyspać, kochanie. Oh, to jest dla mnie ważne. Nie masz już alkoholu we krwi? Powiedziałabyś coś przydatnego chociaż raz w swoim życiu. Co ja zrobiłam? Zginął w wypadku? Świry. Okej. Okay.
drogę, padnę zanim ten głupi wyścig w ogóle się zacznie. O, nie! Za późno. Ruszyli 20 minut temu. Coś okropnego. Nic mi się nie udaje. Jestem totalnie beznadziejna. A pan nie pobiegł? Naciągnąłem ścięgno. Oh, typowe. Nagadał się pan tyle i sam nawet nie pobiegł. Nie. To trzeba już pakować do samochodu. A miałam za tę kasę uszczęśliwić pewnego staruszka, trochę poprawić jego smętny żywot. O kurczę, no, chce mi się płakać. Pani Francis? Saro? Ja dam pani sygnał do startu. Jestem przecież zastępcą dyrektorki. O, dziękuję. Pantaleon. Tak jakby portki? Tak. Dzięki, pantaleonie. Ale proszę nie przekraczać linii. A, to robi jakąś różnicę na 5 kilometrach? Jak już działamy, to uczciwie. 3, 2, 1. A co, co? Pani dyrektor miała klakson. Luzik. Dam czadu. Pogotowie? Nie wiedziałem, Francis mi kazała, to pobiegłem. Pamiętaj, żeby jej podziękować. Nie zmarnuj talentu. Dzięki, tato. Przepraszam, że taka jestem żenująca. O, nie przejmuj się. Wszystkim nam jest ciężko. Ale jakoś sobie poradzimy. I mamie będzie lepiej. A ty i ja poradzimy sobie świetnie. Oh.
pamięci Rogera Williamsa, który zmarł tu uprawiając jogging. Hej. Cześć. Troszkę jesteśmy spóźnieni. Wcale nie. Ja już na przyszły rok. Pobiegnę chwilę z tobą, jeśli się zgadzasz. Mniej boli, jak ma się z kim pogadać. Panno Shaw! Tak, pani dyrektor? Otrzymałam... Otrzymałam wiadomość od pana Petersa. Pani Sara Francis wzięła udział. Spóźniona, ale wystartowała. Super. Mogę na chwilkę pożyczyć megafon? Proszę? Proszę. Pani tam na chwilę. O, Maureen. Jest na czym obecność. Dziękuję. Dalej już sama sobie poradzisz. Przyjaźń? Przyjaźń. Słuchajcie wszyscy! Moja przyjaciółka Sara zaczęła bieg 20 minut po nas wszystkich. Znalazła sponsorów na 1000 funtów, żeby kupić starszemu panu wózek elektryczny. Czy mogę prosić was o poświęcenie trochę czasu na dopingowanie jej? Zostańcie, proszę. Proszę! Proszę? No proszę, no! O nie, tam odpuściła. Dobiegnie, nie trać wiary. Jeśli zachowała resztki rozsądku, siadła gdzieś na kawie i pączkach.
Zostałam pionę. A ja dostałam 4. Nawet ja zdałem, na trójkę. A ja dostałam maksa. Dziękuję za wszystko. Wiedziałam. Niemożliwe. Dzień dobry. Jak twój krążownik? Dobrze się sprawuje? Niezbyt szybki, ale wściekły. Cześć, Max. Tylko szkoda, że nie mieli zielonego, ale wiesz. No słuchaj, no jak skończysz te ćwiczenia, może wpadniesz na herbatę. Wiesz, gdzie mieszkamy. O, dziękuję. Przynieś ciatka. Dobrze. I ten Hunswota też przyprowadź. Jasne. Chyba. Na razie. Na razie. Jedziemy. Jazda. Głodny? Mój synek mamusi. Tak, idziemy. Pamięci Florence Francis. Babcia ma zawsze rację. Never gonna cast my anchor out of my free spirit tolling away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing fails, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Koniec. Patryk. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Monolith Films, Master Film. Reżyseria Artur Kaczmarski. Tłumaczenie i dialogi Karolina Anna Kowalska. Dźwięk i montaż Aneta Michalczyk.
Kierownictwo produkcji Agnieszka Kołodziejczyk. Zgranie filmu Studio Soundplace. Tomasz Dukszta, Jan Chojnacki, Ksenia Rębowska. W wersji polskiej udział wzięli Sara Julia Kamińska, Oliver Mikołaj Roznerski, Becky Zofia Domalik, Ben Przemysław Glapiński, Peters Wojciech Wysocki, Maureen Hanna Kinderkis, Celia Ilona Kuśmierska-Kocyłak, Rozmery Anna Korcz, Albert Leszek Teleszyński, Alan Stefan Knotę, Caroline Lidia Sadowy, Suzanne Anna Szymańczyk, Vicky Kim Grygierzec, Spike Jędrzej Bigosiński, Carly Urszula Schmidt, Erik Wojciech Machnicki, Harry Paweł Ciołkosz, Majki Patryk Czerniejewski, Philips Monika Węgiel, Tarik Piotr Bondyra oraz Joanna Borer, Janusz Wituch, Elżbieta Gertner, Katarzyna Skolimowska, Elżbieta Kijowska, Andrzej Arciszewski, Paweł Galia, Jan Kulczycki, Magdalena Herman-Urbańska, Dominika Pasternak, Natalia Rewieńska, Rafał Fudalej, Jakub Szyperski, Michał Klawiter, Jakub Jóźwik, Magda Bereda, Łukasz Górski, Oliwia Tomczak i inni.